Cześć wszystkim. Moi drodzy, na moim blogu, na portalu MMA, chciałem się odnieść w kilku słów do ostatniej konferencji prasowej PLMMA oraz Telewizji Puls. Doszło tam do różnego rodzaju nieporozumień i dlatego chciałem, żebyście jedną rzecz wiedzieli. Nigdy, ale to nigdy, ja pierwszy nikogo nie zaczepiałem ani nie obrażałem. Jakbyście prześledzili takie różne sytuacje sprzed lat, przyznalibyście mi rację. Natomiast nigdy również wcześniej nie wypowiadałem się na temat Trypsona, wel rozprutej parówy. Mam prawo tak mówić i wiem, dlaczego tak mówię. Gdyż to nie była osoba w żadnych kręgach zainteresowań moich jako potencjalnego rywala. Natomiast już kilkakrotnie słyszałem jakieś wypowiedzi kierowane w moją stronę z różnych wywiadów, które gdzieś tam udzielał. Walka z kimś takim nie jest dla mnie żadną nobilitacją, no bo jak może być, skoro on ma na koncie 2 lub 3 walki, a ja mam na koncie 25 zawodowych pojedynków, z czego 18 wygranych. Poza tym pamiętam doskonale sytuację, jak przed ostatnią walką na Torwarze, gdzie walczył z tym dzieciaczkiem, no to przecież Mirek, biedny Mirek Okniński, jeździł po tych gimnazjach, szkołach czy klubach, szukali gdzieś mu takiego chłopca, który będzie dla niego jak najmniejszym zagrożeniem, i pewnie jedyny test, jaki musiał ten chłopiec przejść, to czy podnieść się jedną ręką tornister z pełnym piórnikiem. No i ja nawet nie wiem, czy ten chłopiec miał zgodę rodziców na to, żeby tam zawalczyć. Trzeba by zapytać Mirka Okińskiego, czy on miał po prostu ukończone 18 lat. Z takimi to rywalami Trypson walczył i takie zwycięstwa odnosił. Natomiast jeżeli już będzie musiało do takiej walki dojść, Mirek Okiński faktycznie planuje do takiego starcia doprowadzić, no to najzwyczajniej w świecie ubije frajera i zakończę tą farsę pod tytułem Trypson w MMA. Natomiast wracając jeszcze do jakiejś tam sytuacji z Szymonem Kołeckim, to chciałbym was wszystkich zapewnić, jak również Szymona, który mówiłem zresztą o tym na konferencji, że ja bardzo, ale to bardzo darzę go wielkim szacunkiem jako mistrza olimpijskiego, jako wicemistrza olimpijskiego i tutaj się nic nigdy nie zmienia i nie zmieniło. Szymon kilkakrotnie również się wypowiadał na mój temat, tyle że myślał, że to chodzi o jakieś niedawne wywiady, a mnie chodziło o jakieś sytuacje z 2009 roku, gdzie zabierał głos. Dzisiaj, jak widać, tego nie pamięta. Tyle że Szymon, nawet z przebiegu konferencji można to zobaczyć, jednak umie się zachować, jest to facet z klasą i słyszałem również wywiad, jakiego udzielił po konferencji, dlatego chciałbym tą sytuację również zakończyć. Szymon, trzymam za ciebie kciuki, chciałbym, żebyś wygrał i żeby ci się jak najlepiej w tym sporcie układało i ja całkowicie zapominam o tej sytuacji, a ty jak sobie sięgniesz pamięcią, to będziesz wiedział, o które twoje wypowiedzi mi chodziło. Natomiast powtarzam, szanuję cię bardzo jako sportowca, jesteś w porządku gość, również pokazałeś to na ostatniej konferencji, dlatego ja sprawę puszczam w niepamięć. Pozdrawiam was wszystkich i tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tej konferencji.